Władysław Łukasiuk, pseudonim Młot, najsłynniejszy podlaski partyzant, urodził się w miejscowości Tokary w 1906 roku. Od pierwszych miesięcy okupacji prowadził działalność konspiracyjną. W 1940 roku został zaprzysiężony do ZWZ. Zasłynął tym m.in., że ze swoją grupą przychwycił niewypał rakiety V2, którą w częściach dostarczono do Londynu. Pani Kindo, przywiozłem tutaj panią, żeby pokazać miejsce niezwykłe w Nadleśnictwie Rudka. Tu, właśnie w tym miejscu, zginął wielki żołnierz podziemia niepodległościowego, kapitan Władysław Łukasiuk Młot. Czy on faktycznie jest tutaj pochowany? Nie. On został pochowany pierwotnie w nieodległym lesie, które tutaj widać, ale jak to było w czasach UB, jego zwłoki zostały wykopane i wywiezione w nieznane miejsce. Czy tylko kapitan Młot jest tutaj upamiętniony? Nie, również tu upamiętniony jest Leopold Dybowski, podkomendny kapitana Młota. W 1944 zagrożony obławami NKWD udaje się pod komendę do Teodora Śmiałkowskiego, pseudonim Szumny, i zaczyna brać udział w działaniach bojowych. 4 października 1944 roku tą datę sam Władysław Łukasiuk przedstawił jako datę trwałego wyjścia do lasu. Związane to było z tym, iż nasiliły się represje ze strony NKWD polegające na próbie uchwycenia kapitana Młota. Początkowo poddał się pod komendę Teodora Śmiałkowskiego, pseudonim Szumny. Brał udział w wielu potyczkach wraz z oddziałami Szumnego, w tym jedną z najsłynniejszych i najgłośniejszych było przejęcie miasta od 11 Pułku KBW Siemiatycz, w której to oddział Młota zasłynął się walecznością. Po śmierci Szumnego Młot wraz ze swoim oddziałem około 20 ludzi udaje się na teren Lasów Rudzkich, w których to miał zgrupowanie oddziały majora Łupaszki. W tym to okresie poddaje się 1 sierpnia 1945 roku pod komendę majora Łupaszki, wchodząc jednocześnie w skład 5. Brygady Wileńskiej. We wrześniu 1945 5. Brygada Wileńska zostaje rozformowana. Oddział Młota wraz z oddziałem Wiktora pozostaje dalej w polu, czynnie biorąc udział w akcjach przeciwko oddziałom NKWD i KBW. W listopadzie 1945 roku dochodzi tutaj do jednej z większych potyczek oddziałów Młota i Wiktora, które zostały zaskoczone 30 listopada rankiem w miejscowości Łępice. Poległo wówczas około 20-30 żołnierzy NKWD i KBW. Lasy Rudzkie były schronieniem dla żołnierzy wyklętych. Ten kamień upamiętnia tutaj pobyt w zimie 1948-1949 roku kapitana Władysława Łukasiuka, pseudonim Młot, oraz jego podkomendnych braci Dybowskich, Czesława, Leopolda i Ryszarda. Ten trudny okres pomagała im przetrwać miejscowa ludność.
powinniśmy być wszyscy wdzięczni polskim leśnikom za to, że właśnie utrwalają pamięć o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach Płakowskiego Podziemia Niepodległościowego, bo te walki trwały właśnie w lasach, którymi zarządzają nasi leśnicy. Tych miejsc jest bardzo wiele i właśnie mamy tablice memorialne, mamy krzyże, które przypominają konkretne miejsca walki, wydarzenia, ludzi. Mamy też pomniki, tak jak pomnik Danuty Siedzikówny Inki w Nadleśnictwie Browsk i cały szereg innych miejsc upamiętniających tamte wydarzenia w postaci także obelisków, ważnych napisów, ścieżek edukacyjnych, które uczą młodzież tego, jak wyglądały te walki, przypominają tamte czasy i powodują, że młodzież, poznając tamtą historię, może umacniać się w swoim wychowaniu patriotycznym, kształtować swoją postawę miłości do ojczyzny i miłości do suwerenności i niepodległości naszej ojczyzny, tak ciężko, tak krwawo okupionej przez wielowiekowe walki, wtedy kiedy broniliśmy niepodległości albo kiedy ją odzyskiwaliśmy, kiedy trzeba było walczyć o jej odzyskanie.